Cześć, witajcie na kanale Rizer w nowym odcinku The Inkling 2. Kontynuujemy oczywiście wątek główny, fabułę. Dalej musimy znaleźć tego mordercę przywódców tych stróżów prawa. Natomiast troszkę tam się nam rozjaśniła zagadka w ostatnim odcinku, chociaż w zasadzie to powstały nowe pytania, a teraz musimy spotkać się z Hakonem, więc zróbmy to. Aitor chce, bym znalazł mordercę Lukasa. Tylko wtedy wpuści mnie do centrum. Wyręcza się tobą? To było do przewidzenia. Radził zacząć od bazaru. Nie głupie. Bazarianie nie znoszą espeków. Bazarianie? Na bazarze liczą się dwie osoby. Jesteście bazarianami? Jedna to Karl, ten kaznodzieja. To wiem. A ta druga? Sophie, jego prawa ręka. Temperuje co bardziej niepokorne duszyczki. Pomaga zachować kontrolę. Jest też cwaniak, miejscowy gangster. Dużo wie o tym, co i jak. I o bandytach Joe'ego. Ale oni boją się SP. Dobra, pogadam z Sophie, ty zajmij się Karlem. Chyba, że wolisz dziewczynę. Sophie? Nie jest w moim typie. A jaka jest uparta, rany. Zobaczysz. Czyli na bazar, tak? Dobry kierunek wybrałem. No powiedzmy. Gdzie tu są drzwi do wyjścia? No, myślałem, że... No i widzicie, koniec gry, nie wyjdę już. Dobra, wyjdę. Dobra, jesteśmy na wolności. Mamy początek dnia, także... Także spoko. Może, żeby wam nie zajmować odcinka bieganiem, to za chwilę do was po prostu wrócę, jak będziemy na miejscu. Ej, coś ty kurwa za jeden. Spokojnie, szefie, to nie espek. Skąd niby wiesz? Bez przerwy się tu kręcą. Jest z zewnątrz, to ten pielgrzym. Co? Przyszedł zza murów? O kurwa. Nie wiem, czego tu szukasz, ale pilnuj się, pielgrzymie. I trzymaj się z dala od SP. Nie są niczyimi przyjaciółmi. No widzicie, będziemy pewnie przed takim wyborem, kogo wybrać, nie? Którą frakcję. Karl kazał cię przyprowadzić, jak się pokażesz. Chcę się przedstawić. Miła odmiana po próbie powieszenia mnie. Pamiętajcie. Ludzkość stworzyła cywilizację, która okazała się kolosem na glinianych nogach. Nie powielajmy tych błędów. Jest ich jakiś... Nie chciał tego. Musiał. Stanowiłeś zagrożenie dla wszystkich. No jasne. Nie słuchajcie ideologii głupców nawołujących do odbudowy. Nie będzie żadnej odbudowy. Kto by pomyślał? Pielgrzym na bazarze. Witaj. Tak, nadal żyję, pomimo twoich wysiłków. Widzę, że chowasz urazę, ale zrozumiałbyś, gdybyś był na moim miejscu. Odpowiadamy za bezpieczeństwo naszej społeczności. Traktujemy to poważnie. Dlatego zrobiliśmy, co zrobiliśmy. Mam nadzieję, że nam wybaczysz. A teraz powiedz mi, jak się mają sprawy poza murami miasta? Wszyscy są tacy ciekawi rozmowy ze mną. Chcesz tylko ze mną poplotkować? Nie, ale przyszedłeś z zewnątrz i wałęsasz się wśród mojego statka. Wyjaśnijmy sobie coś. Muszę wiedzieć, czy jesteś owcą, czy wilkiem. To jak? Nie podoba mi się ta metafora. Ach, tak, rozumiem. Pielgrzymi nie są ludźmi metafor ani poezji. To ludzie czynu. Ta, co do czynów. Szukam Sophie. Czyżby? W jakim celu? To moja sprawa. Nie, dopóki jesteś na moim terenie. Ale niech ci będzie. Powiem tak. Jakakolwiek jest twoja sprawa, nie stanowi dla nas zagrożenia. W końcu jesteś jeden. Nas jest wielu.
Idź tam. Zobaczysz wielkiego gościa. To Herman, ochroniarz Sophie. Powinna być w pobliżu. Mam tylko nadzieję, że twoje sprawy nie wkurzą Hermana. Do widzenia, przyjacielu. Tam to chyba pokazał ręką, że jest za mną. Tak. Taki duży to nie jest ten Herman. Co to za odgłosy, gościu? Sophie, porozmawiamy? Herman, nie rób mu krzywdy. To jakiś debil. Jestem... Aiden. Jesteś tym nowo przybyłym pielgrzymem. No, jesteś na bieżąco. Muszę mieć. Odpowiadam tu za bezpieczeństwo. Zresztą, po wczorajszym każdy o tobie słyszał. Szukam roboty. Słyszałaś może o jakiejś? Tutaj się mówią, że bywasz przydatny. Wolę przekonać się sama. Może mała przysługa na początek? Co proponujesz? Odwiedź któregoś z rzemieślników. Alberto albo Vincenzo. Obaj znają drogę do najczystszych kryształów. Potrzebuję ich do pewnej transakcji. No to ja mam jakieś kryształy, to może nam się to uda zrobić bez... Do pewnej jakiegoś transakcji biegania dodatkowego. Powinienem coś wiedzieć? Jak mawia Karl, ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Wierzysz w to? Wierzę, że lepiej nie ufać obcym. A ty jesteś obcy. Przynajmniej na razie. Dowiedz się, gdzie są kryształy. I wtedy zastanowimy się, co dalej. Dobra. Pogadam z którymś z rzemieślników. Czy co, nie chcę mi się tych wszystkich dialogów katować. Spisz się. To pomyślimy o większych zadaniach. We mnie to jakoś na razie naprawdę nie porywa w ogóle. Musimy tu pogadać z tymi sklepikarzami. Tak, ty. Nie potrzebujesz czasem roboty? Jestem Damien. Aiden. Jesteś tu... Nie? A co? Szczycę się tym, że znam tu już wszystkich, ale ci... Robię co mogę, żeby... Kolejna piękna cecha. To znaczy... Co do zlecenia. Przede wszystkim ta robota to sprawa moich wspólników. I ty... Spotkaj się z nimi w zachodniej części chłopu. Nie każ im... Dobra, no gdzieś tam będzie sobie po prostu wisiało te zadanie, no. I tyle. Kiedyś tu miałem wielki, ogromny, z dala od chemikaliów. Warsztat, tato. Tak, warsztat. Nie wiem, z nim mam pogadać, nie. Gdzie on jest? Nie widzę go tutaj. Bazarianin? Czy tutaj tak było napisane? Najlepszy towar na bazarze. F, rozmawiaj, dobra. Przychodzę od Sophie. Podobno wiesz, gdzie mogą zdobyć kryształy. Co do kurwy? Przysłała tu już jednego ta... Debila? Kogo? Takiego jednego... swojego... brata, no. Jak mu tam było? Barney. Jej brat to Barney. I pytał się o to samo. O ciemną strefę z kryształami. Nic o tym nie wiem. Gdzie jest ta ciemna strefa? Sto dwadzieścia. Tato, mogę powiedzieć? Proszę. Gość już wkurza mnie. 100 metrów od stacji metra. Jest tam duży znak. Fashion Store. A po drugiej stronie ulicy stoi wiatrak. Dzięki. Dobra, czyli pewnie też ten wiatrak będzie trzeba zrobić. Coś dla siebie na bazarze? Nie, na tym waszym bazarze to nic nie ma. No właśnie tak się zastanawiam, słuchajcie, jak myślicie, na chwilę obecną, którzy to dobrzy, ci stróżowie, czy te bazarowe? I? Ludy? No. Co znalazłeś? Znam już miejsce, ale powiedzieli mi, że twój brat już o nie pytał. Herman!
Sprawdź, czy Barney włączył radio. Barney? Odpowiedz. Barney! Cholera. To dlatego się wyłączył. Chce znaleźć kryształy na własną rękę. I pewnie znowu włoży kij w szprychy. A ten Herman nie potrafi? Rozumiem, że to nie pierwszy raz. Tylko kozaka zgrywał. Nie. Zawsze na siłę chce się wykazać. Ostatnim razem został ranny. Nawet całkiem niedawno. Jebany gówniarz! Zabiję go! Zabiję! Jak Barney się zranił? Nie chciał mi powiedzieć. Moim zdaniem to robota SP-ków. Może ściął Lukasa. Brat nie jest z tobą szczery? To nie twoja sprawa. Barney, odpowiedz mi. Szlak by to trafił. Jeżeli polazł tam w takim stanie, to już po nim. Mogę spróbować go znaleźć. Ty? Byłem już w ciemnej strefie. W szpitalu Gere. W szpitalu St. Joseph? Serio? Jeśli go uratujesz, nie będziesz żałował. Mamy trochę czasu. Barney pewnie poczeka do zmierzchu. Włażenie do ciemnej strefy za dnia to samobójstwo. Przyprowadź go w jednym kawałku. Postaram się. Powodzenia. Okej, no to będzie trzeba znowu łazić po tych... O nie, czy ja muszę iść w nocy? Tak na dobrą sprawę, to ja bym wolał odpalić sobie noc, jak już będę w tym miejscu, nie? A właśnie, a czy ja mogę się tutaj teleportować? Oddal przybliż, legenda. Miejsce odpoczynku. Przenieś mapę. Nie, przenieś mapę to tylko tu poruszanie się. No, wydaje mi się, że skoro mam te miejsca, to mogłem mieć taki fast travel tutaj, nie? To by było chyba spoko. Dobra, no wracam do was przed zadaniem. Jesteśmy na miejscu, mamy noc. Widzicie, tutaj musimy już ten czas mi się liczy, nie? Także z tym czasem w nocy, no to tak jest... Trochę przejebongo, że się tak wyrażę. A, kurczę. Widzicie, ile ja muszę tu się nabiegać. Te grzybki też nam się przydadzą. Tym bardziej, że idziemy w nocy tam na te przeszukiwania. No, ale teraz zastosuję inną metodę. Po prostu będę wychodził do, na zewnątrz, do światła UV i wracał w odpowiednim czasie. Ale to faktycznie jest trudna sprawa. Widzicie, tu na dół to nie mogę tak sobie wejść. Zejść. Zobaczmy, jak to tutaj jest. Aha. Ten... Czas to już leci, nie? Czemu jest? Takie dźwięki są. Tak jakoś inaczej tutaj jest. Te dźwięki są takie. Sophie, jestem w środku. Nie widzę Barneya. Tu jest kryształ. Musisz go znaleźć. Na pewno gdzieś tam jest. Szukam. Szybko. Muszę znajdywać te takie kubki. Te kryształy są cenne. Nie pamiętam, do czego one tam służą, ale jest ich mało i są tylko w tych miejscach. Kurczę, widzicie, mam strasznie mało czasu, nie? Chyba jest Barney. Holy shit. Ewentualnie, wiecie, ja mogę wejść, wyczyścić wszystko, wyjść, wyczyścić, wyjść, nie? Tylko, że ja muszę iść aż tam na górę do tego UV, bo tutaj na wejściu nie było. Wcześniej było troszkę łatwiej. Tak, i Sophie mówi do tego radia tutaj. Także mamy złe wieści.
Sophie, tu Aiden. Znalazłem radio. I zwłoki mężczyzny. Biały, łysy facet. Przykro mi, Sophie. To nie on. To nie Barney. To Kojak. Jeden z naszych. Barney musi być blisko. Tak myślałem, że to nie on. Badanie. Czasami informacja nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Muszę kół wcisnąć. No, takie tam te zmysły wiedźmińskie, nie? Po prostu. Dobra. Trzymujesz nową broń. Dobra, no to tak to dopiero co podniosłem. Ślady, zobaczcie. Tu są faktycznie jakieś ślady. Ktoś z tamtej strony wszedł do tunelu. A nie, bo tu są schody. Dobrze. Trochę, nie wiem, trochę to... takie irytujące może być z tym, że ja się, wiecie, muszę wyrobić w te 5 minut i ogarnąć tę misję, nie? Bo tych grzybów, no to się ciężko zdobywa. Jeden grzyb jest tylko na 30 sekund. Są też inne przedmioty. No on pewnie jest po lewo tam zamknięty, nie? Te przedmioty... Czy to jest Barney? Są też lepsze przedmioty, ale też ciężko je znaleźć, nie? Dwa razy mogę mu eliminację. Rozumiem, że to nie był Barney, tylko tam po prostu się próbował do niego dobrać. Szkoda, że te światełko mi nie pomaga, to muszą być UV-ki. Coś mnie widziało. Dziwne. Ale coś mnie widzi, coś tu zaraz się dziwnego wydarzy. Jebany, co ja mam zrobić? Barney? To ty? A ty kurwa kto? Jestem od Sophie. Ta, a ja od jebanych SP-ków. Kimkolwiek jesteś, spierdalaj! To nasze kryształy. Łapiesz? Nie dostajesz! Barney, otwieraj! Spierdalaj! Sophie... Znalazłem Barneya, ale zamknął się w pokoju. A jakiś dzieciak. Żyje. Całe szczęście. Uparty gnój. Po prostu... A nie może ona pogadać. Przez radio powiedzieć coś do niego? Barney! Wracaj skąd przyszedłeś! Takie głupie trochę, co? Wyłaś, albo sam cię wywlokę. Czyżby? Tylko spróbuj, zasrańcu. Myślisz, że ty pierwszy mi grozisz? Wiesz, kim jestem? Barney, liczę do trzech. Jeden. Dwa, trzy. Pierdalaj stąd! Nic ode mnie nie dostaniesz! A mać! Świetnie. Może to one mnie widziały, tylko były widoczne na poprzednim, nie? Myślicie? Bić się z nimi? Mam pewnie lockpick. Kurde, ja mam minutę. Chuj, one się będą pojawiały. Zostaw te drzwi! Chcesz mnie tu wpuścić? Pojebało cię! Prawie od tamtego dostałem. Kurde, ten czas. Ja jebie, no. Nie zabiłem go jeszcze. Przecież sekund, nie chcę tych grzybów używać. Kurwa! Muszę je użyć. Mam staminę. Barney! Dobra, start! Poszły?
To ten typ, co tu widzieliśmy wcześniej. Poszły się przewietrzyć. Sophie wspominała, że jesteś uparty, ale nie, że głupi. Ej, powinienem ci spuścić w pierdol. Masz, weź radio. Spadamy stąd. Nie, Pisklak, musimy go znaleźć. Kto? Odciągnął zakażonych, prawie mnie tam dopadli. Gdyby nie on, skończyłbym jak Kodżak. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał. To dzieciak. Obiecałem jego matce, że sprowadzę go z powrotem. Łapiesz? Ściągnął te gnidy na siebie, rozumiesz? Żebym zebrał kryształy dla bazaru. Muszę go znaleźć. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał, słyszysz? Nie wrócę bez niego. Gdzie go szukać? Był na parterze, kiedy mnie chuje otoczyły. Wybiegły za nim przez boczne drzwi. Dobra, zostań tutaj i czekaj na mój sygnał. Znajdę twojego kumpla i wrócę po ciebie. Szybko! To kumpla czy jakiegoś dzieciaka? Już sam nie wiem. Dobra, odnowił nam się czas. Dobra, możemy iść. Krew. Pewnie Pisklaka. Znajdę go po śladach. Kurwa, ale teraz trochę chujnia, co? Nie wiem, czy te zombiaki mogą mnie tu dopaść? Hej, Den! Znalazłeś go? Jeszcze nie, ale mocno krwawił. Idę po jego śladach. Nie widzę tych śladów, się gdzieś coś tu urwało. Dobra. Dobra, coś słychać. Chyba po lewej jest, nie? Aiden, możesz się ruszyć? Barney mnie przysłał. Barney? Ja... Stary, dobry Barney. Udało mu się, no nie? Zdobył te kryształy? Tak, zdobył. Dzięki tobie. Dałem radę. Ubiłem trójkę zarażonych. Wiesz? No, było już rannych, ale... Posłuchaj. Mam dziś rodziny i mam tylko prośbę. Widzisz? Tam moje radio. Muszę się z kimś połączyć. Trzymaj, tylko szybko. Jasne, jasne. Muszę. Halo? Mamo? Nie wiem, mam wrażenie, że oni tak chcą nas wzruszyć jakoś. Kurwa, ale... Nie wychodzi im to. Kończymy z po prostu. Z Barneyem? Obiecał, że ci włos z głowy nie spadnie. Nie pękaj, mamo. Słuchaj, zdobyliśmy kryształy. Wiecie, i zabiłem trójkę. W cyberpunku to zajebiście tą emocję radę, wyciskali ze mnie. Naprawdę tutaj... musimy iść. Uciekaj stamtąd i wracaj do mnie. Barney dał mi słowo. Jasne. Niedługo. Niedługo wracam, mamo. Nathan? Co się dzieje? Nathan! Nathan! Jeszcze oskubiemy tego dzieciaka, tak się nie wzruszył. A, się nie da, no to... Barney. Tylko dlatego, że się nie da. Jesteś? Barney? Aiden. Jesteś tam? Tak, próbuję znaleźć twojego brata. Barney już tu jest. Właśnie dotarł. Że... co? Przecież miał... Nie ufał ci. Uznał, że chcesz zabrać kryształy. Wysłał mnie po swojego kumpla, żeby móc się wymknąć? To nie tak. Przyjdź na bazar. Wszystko ci wyjaśnię. Pamiętam, gdzie ten bazar dobra jest.
Oj chuj. Dobra, to ja biegnę na bazar i się za chwilę widzimy. Jest nam teraz lepiej, co? To zależy, nie? Koleś był kutasem. Pod jego dowództwem SP byli jak wrzut na dnie. A, widzicie. Wniosek jest chyba prosty. Lukasa nie ma, nam jest lepiej. Amen. Lepiej zamknij dziób, Barney. Gdzie Sophie? Znowu ty? Co ty robisz? Szpiegujesz mnie? A masz coś do ukrycia? Gadaliście o komendancie SP, prawda? Patrzcie, pan ciekawski. Uważaj, gdzie wsadzasz nos. Możesz go stracić. Ten kutasiarz Lukas zasłużył na śmierć. Taka prawda. Barney, prawda jest taka, że jesteś idiotą, a stróżowie nas chronią. Chronią? Przed czym? Kto przejął nasz wiatrak? Stróżowie. Kto zajął metro? Pieprzony Lukas. Więc niech spierdalają, bo inaczej wszyscy skończą jak ich jebany dowódca. Miałeś na mnie poczekać. Miałeś, srałeś. Plany się zmieniają. Bałeś się, że zabiorę ci kryształy? Bać się? Ciebie? Nie żartuj. Mamy tu swoje interesy, pielgrzymie. I nic ci do tego. Przez twoje interesy zginęło dwóch ludzi. Pisklak był ci potrzebny, żeby mnie odciągnąć. Gówno wiesz o mnie i o moich ludziach. Pisklak był mi jak brat. Z jakiegoś powodu moja siostra chce z tobą gadać. Jej trójdubę. No, jakiś frajer, co? Mało honorowa kompania. Tak na mnie tylko przekazuje informacje. Bazarów. Zabić Karl. Kiedyś byli naszą rodziną. Negocjujmy z nimi. Nie negocjuję się z szantażystami. Nie przypominasz swojej matki. Zresztą to ja tu dowodzę. Przygotuj ludzi. Dajemy Joemu te cholerne kryształy. Jebany tchórz. Wiem, co myślisz, ale musimy go posłuchać. To dla bazaru. Liczy się tylko bazar. Sophie. Daj spokój, Herman. Uratował Barneya, nie? Ciekawy ten twój braciszek. Nie polubiliście się, co? Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Barney ma swoje wady, ale jego zaletą jest absolutna lojalność. A Old Villador ma tyle problemów. Potrzebuję ludzi, którym mogę ufać. Jakie macie problemy? Sporo rzeczy cię tu ciekawi, co, Aiden? Pytaj, co konkretnie chcesz wiedzieć? Dlaczego Barney mnie nie posłuchał? Kryształy są cenne. Były nam potrzebne do pewnej transakcji. Jak pomogłem Barneyowi i Pisklakowi? Barney był w szoku, kiedy się dowiedział o Pisklaku. Dlatego on chce dobrze dla bazaru, Aiden. Myśli, że nas wszystkich obroni. Był nastolatkiem, kiedy zmarła nasza matka. Ale nawet wcześniej, jak był mały. Teraz jest dorosły i nikt. Ale mnie ten Barney naprawdę chuj obchodzi. Mnie interesuje fabuła, więc wiesz, no po prostu mów, co tu się dzieje w tej gierce. Stosunki z SP-kami chyba się trochę skąd. To mało powiedziane. Mówiąc konkretnie, mamy ale Lukas zasługiwał na śmierć. Dla miejscowych to na jego rozkaz stróżowie prawa zajęli nasz wiatrak. Zabierają znaczną część naszych zbiorów i wody. W zamian za co? Ochronę? Te kryształy są produktem ubocznym. Powstałym po... Ludzie wierzą, że infekcja postępuje wolniej, jeśli nosi się je przy sobie. Ja nie bardzo w to... To dlatego są dla was... Jest wiele innych powodów. Ciężko je zdobyć, trudno zniszczyć i łatwo dostać obsek. Ale przede wszystkim to coś namacalnego. Okej, myślałem, że o tej transakcji się dowiem, komu oni to dają jako... Powiedzmy, że śmierć komendanta SP-ków pogłębiła problemy. Rozejrzyj się, Aiden. Co widzisz? Coś, o czym ludzie za murami mogą pomarzyć. Nikt z tych ludzi nie dożyje końca miesiąca. Dlaczego? Bo w krótkim czasie nasze zapasy wody wyczerpią się. Dwa tygodnie temu miejscowy zbir Joe i jego kumpel Jack przejęli jedyną wieżę ciśnień w okolicy. Jeszcze niedawno żyli na bazarze.
ale Karl wywalił ich za przekręty. Teraz się mszczą. Obłożyli wieżę minami i grożą, że ją wysadzą, jeśli nie będą dostawać cotygodniowego okupu w lekach, jedzeniu i kryształach. Co zamierzasz zrobić? To, co muszę. Obiecałam pomóc Karlowi. Dopóki to on rządzi, będziemy opłacać Jacka i Joe'ego, a oni będą z nas wyciskać coraz więcej i więcej. I tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze jest bezpieczeństwo moich ludzi. Udowodniłeś, że można ci zaufać. Chcę cię prosić o pomoc. Karl wierzy, że Joe dotrzyma swojej części umowy i da nam dostęp do wody. Ale ja jestem sceptyczna. Wysyłam ludzi na negocjacje z bandytami i chcę uniknąć niespodzianek. Karl i nasi ludzie ruszyli już na miejsce, w którym ma dojść do transakcji. Dopilnuj, by poszło gładko. Mam ich osłaniać? Tak. Dyskretnie i z daleka. Jak dyskretnie i z daleka, to przydałoby mi się... Przydałoby mi się jakaś broń. Chociaż kusza. Ale spodziewam się, że zanim ja tu będę miał kuszę, to będzie musiało minąć naprawdę dużo czasu. No a tymczasem, słuchajcie, my będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. No tak się zastanawiam, słuchajcie, czy nie zacząć trochę pomijać te dialogi. Myślę, że no w niektórych przypadkach to na pewno, tak żeby po prostu tylko wycisnąć z tego fabułę, bo jakieś tam mrzonki o jakimś bracie czyimś, naprawdę mam to ostro w dupie, nie? Ja jakby chcę odkrywać fabułę Dying Light'a, gry i mojej historii, a nie jakichś tam innych ludzi. Także dzisiaj to wszystko, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!